Dzień dobry, dzień dobry. W ten jeszcze trochę wietrzny poranek. Przez ostatnie dni strasznie wiało, strasznie dmuchało, padał deszcz i to nawet dość sporo, wody przybyło. Trochę mi porobiło szkód w ogrodzie. Jak wstałem rano, zauważyłem namiot przeniesiony w inne miejsce i praktycznie całkowicie rozwalony. Mówię tutaj o namiocie foliowym, głównie na pomidory. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda namiot. On stał zupełnie w innym miejscu, został porwany przez wiatr. Mimo tego, że wydawało mi się, że jest dobrze zabezpieczony, był przyłożony pustakami, bo te śledzie, które tam są oryginalnie w tym zestawie, no to praktycznie nic nie trzymają. Potrafiło cały namiot wyrywać. Nie wiem, czy ten namiot się da jeszcze wykorzystać. Widzę tutaj jedną dziurkę. Jeżeli to jest jedna dziurka, to jeszcze pół biedy, można ją jakoś zalepić. Rurki wyglądają na całe, natomiast wszystkie te elementy, które łączą rurki, tak jak tutaj, są praktycznie połamane. Zaraz zacznę to rozbierać i sprawdzę, czy coś z tego namiotu w ogóle się da zrobić. Tutaj, jak widać, zabezpieczyłem sobie folię, żeby mnie nie zdmuchiwało do podstawy, do tych rurek, taką żyłką. No i to zdawało egzamin w lecie. Jak były nawet silne wiatry, to wszystko się trzymało. No a teraz był wiatr wyjątkowo silny tej nocy. No i takie szkody. A odnośnie deszczu, to popatrzcie, pokazywałem wam ostatnio to bajorko u mnie za ogrodzeniem. Ono wygląda teraz tak. Tej wody jest coraz więcej. Dobrze, że mam swoje podwórko wyżej i ta woda się nie wdarła tutaj. Ale jakby jeszcze polało przez jakiś czas, to kto wie. Może kaczki się wprowadzą, taki z tego plus, ale też na niedługo, bo wiadomo, tej wody nie będzie, ta woda nie będzie stała wiecznie. Także taka niespodzianka dzisiaj z rana. Zaraz biorę się za uporządkowanie tego bałaganu i czekamy na wiosnę. Chociaż jeszcze jest luty, na wiosnę jeszcze jest czas. Ja wam życzę miłego dnia. Żegnam się z wami i do zobaczenia następnym razem.